Monika Komendo, 26-letnia i co? Pokazują? Cicho. Na całym świecie zdobyła dzięki serialowi dla dzieci i młodzieży Violetta, w którym wcieliła się w rolę Franceski, najlepszej przyjaciółki tytułowej bohaterki. Ma na swoim koncie 2 albumy muzyczne, a w przygotowaniu jest już kolejne. Dzień dobry, prosto z Krakowa. Naszym gościem jest Lodowika Comello. Dzień dobry, jak się masz? Witaj, w porządku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kwiaty są dla ciebie. Dziękuję ci, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Są piękne. Spotykamy się w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Dlaczego postanowiłaś na nie przyjechać? Bo to niezwykłe wydarzenie. Mało tego, będę występowała podczas włoskiej części, na której według zapowiedzi pojawi się aż 80 tysięcy ludzi. Co sądzisz o idei Światowych Dni Młodzieży? Jest wspaniała. Bycie tu jest niezwykłym duchowym doświadczeniem. Wskaż mi inne takie miejsce na świecie, gdzie ludzie z całego świata, z Włoch, Australii, Chin, zewsząd, przyjeżdżają, by być razem, by się bawić, ale też wsłuchać w siebie i czegoś nauczyć. Dorastałam w katolickiej rodzinie. Zawsze byłam blisko kościoła i do dziś to się nie zmieniło. Czyli jesteś blisko papieża Franciszka i jego lekcji? Oczywiście, uwielbiam go i podziwiam. Wiele się od niego uczę. Poza tym pochodzi z bardzo bliskiej mi Argentyny. Uważam, że jest człowiekiem bardzo mądrym, jednocześnie będąc taki młody duchem. To prawda, że twoja babcia kocha Polskę, ponieważ papież... Tak, ona kocha Polskę, ponieważ święty papież Jan Paweł II pochodził z Krakowa. Czyli to prawda? Prawda. Moja babcia dzięki niemu kocha Polskę. Gdy dowiaduje się, że u was jestem, prosi, abym wysyłała jej zdjęcia i wszystko dobrze relacjonowała. Violetta, ile razy słyszałaś pytanie o ogromny sukces, jaki odniósł ten serial? Cały czas. To fajne i chyba nigdy się nie skończy. Zatem jeszcze jedno. Jak myślisz, dlaczego akurat serial Violetta podbił świat? Myślę, że jednym ze składników sukcesu Violetty była jej międzynarodowa obsada. Cicho! Poza tym oczywiście ważnym elementem była świetna muzyka. Jest ona przecież uniwersalnym językiem. Wszyscy ją rozumiemy, a serial właśnie na niej się opierał. Nie znasz? Znam. Mówiłeś mi, że słuchałeś go przez 2 godziny. Tak, dziś, w pociągu z Warszawy do Krakowa. Jestem bardzo dumna z tej piosenki. Pracowałam nad nią naprawdę wiele miesięcy wraz z moim producentem Antonio Filippelli, któremu bardzo dziękuję. I to jest rezultat tej pracy. Ta piosenka jest taką wiadomością ode mnie, a może raczej zaproszeniem do tego, abyśmy w miłości, w życiu, w relacjach międzyludzkich byli bardziej wyrozumiali. Tomasz, twój mąż. Tak jest. To prawda, że poznaliście się na planie Violetty? Tak, on pracował w produkcji serialu. To była miłość od pierwszego wejrzenia? Nie, nie. Początkowo byliśmy dobrymi znajomymi. Pewnego dnia zaproponował, że pokaże mi miasto, wiesz, takie fajne miejsca. Namawiał, prosił, pokazywał, a ja powoli się zakochiwałam. I wreszcie wpadłam jak śliwka w kompot. Pięknie. Wzięliście ślub 1 kwietnia. Tak. W Prima Aprilis? Tak, ale to nie był żart. To była poważna życiowa decyzja. A wszyscy pytają mnie o to, czy to nie były żarty. Nie były. Czego na koniec mógłbym ci życzyć? Tylko jedną rzecz? Mogą być 3. Dzięki. Zatem zdrowia. Tego, abym jak najczęściej mogła przyjeżdżać do Polski, by spotykać się z moimi ukochanymi polskimi fanami. I tego, abym wciąż mogła robić to, co uwielbiam i co sprawia mi ogromną radość, czyli śpiewać i występować. To wszystko.
Okej, to trzymam za to kciuki. Dziękuję ci bardzo. Lodovica Comello.